Dzień dobry, witam wszystkich kolegów hodowców. Dzisiaj miał być film o Bolkowskich i o Dżonta i tam jakiś tam, nie wiem, jak się tam już nazywają, Bolek, Lolek, ale Bolka, Lolka, za dużo nie wiem tam gadać, bo dzisiaj dla mnie jest w Szpanii 9 konkurs, Łada Gołąb usiadł, się mówi, czapka z głowy, Bolkowski może, czy Bolkowska może też tak polecą, bo jak się mówi, tam nie będę o tych dziadach gadał za dużo, jak się mówi, gołębie muszą być dobre, twarde, a tam, myślę, że teraz będą pajacami, nie będą, myślę, że chyba widzą, że Łady gołębie dobrze lecą, to oddadzą, bo kuflerem tak, takie dobre gołębie nie mogą być lepsze od Łady. A po drugie to, jak się mówi, on i tak nie ma pojęcia, to i tak zniszczy te gołębie. Myślę, że oddasz człowieku, bo te gołębie wycenione są bardzo drogie. Myślę, że słyszałeś tę cenę. Jak nie wiesz, napisz swoje Bolkowski, Bolkowska, Bolek, Dżolek, Dżonta. Masz techników chyba 18 już. Napisz, ja ci napiszę, ile kosztowały w filmie, albo ile to oni byli wycenione. To nie są tanie gołębie, jak sobie człowieku myślisz. Ja teraz się zakręciłem, ale to nieważne, bo to miało być go o Dżonta Bonta film, ale dzisiaj, jak się mówi, dla mnie gołąb przyniósł radość. 9 na 3500 gołębi usiadł, tam było tyle przyjętych, żeby to każdy zrozumiał. I się mówi, nie takie nazwiska byli, nie takie rodowody, rodowody nie lecą. Ja wam powiem szczerze, jak ja słyszę takie, takie, nawet pozdrawiam tutaj o Ludka z Kel. Zobacz, Ludek, myślę, że poznajesz. O twoim prezencie, ta pokrzywa to nie twoja, no ale wiesz, prezent był tu, nie, 2 miesiące temu u mnie byłeś, dzięki Lutek. A innym kolegom tak samo, nie, tam w sumie ja nie będę gadał co, jak, same wiecie, tam ten kolega z Przemyśla przesłał dobry prezent, nie będę gadał co, jak, bo ten, no nie będę gadał, bo to takiego prezentu, jak się mówi, tam nie to, żeby kogoś urazić, ale jeszcze w życiu nie dostałem tego kolegi z Przemyśla, w sumie ja mu też tam troszkę coś dałem, ale tam nieważne. I co tam więcej? Ja może kiedyś nagram, kolego tam może o tobie, czy tam. No nie będziemy na razie dogadać, nie będziemy tu się chwalić, bo to co. Dobra, wiadomo. Pani Ewa, pani Renata, pani która tam jeszcze była. Wiecie za co, za te zioła i tak dalej, i za wszystko. I za, no tam, i za obrączki i tak dalej. Dobra, nie będziemy tam tu wnikać, co, jak. I Wojtek, i Łukasz. Bodajże z Gdańska, Łukasz, też jesteś fajny chłop. Co to więcej? No innych, żeby tam nie obrazić, bo tak samo jak się mówi. No, wszystkim dziękuję za wsparcie, czy tam, no, tam za komentarze, za wszystko, jak się mówi. Ja każdego szanuję. Dziadów nawet szanowałem, ale dziady u mnie są spalone. Myślę, że gołębie oddadzą, bo widzą, że gołębie Łady się pokazują, jak się mówi. A na drugi rok, żeby każdy mnie to zrozumiał, nieważne skąd, z 10 oddziałów chcę, z każdego innego 10 obrączek, numer 9, bo mam szczęście do 9. U Maka w Gorzowie mój gołąb usiadł 9, pierwszym asem był, samochód wygrał, też numer 9, tutaj jak się mówi, no 9 nie był numer 9, ale 9 usiadł na 3500 gołębi, mi się zdaje, że jeszcze raz, aż miło. Aż kurna Łada się śmiał sam do siebie 5 godzin. Co więcej, czemu u mnie nie ma to karma zwykła, tu dwie cytryny, zaraz tutaj wyciśniemy, tu żeby tam nikt nie gadał, tutaj wiatr, że leci w wodzie, bo tam cytryna do wody tam też. No. Jest tu szef natur, badak tu fi natur, good od nie good? Good. Good, nie? So, tu, a w Deutsch? Jajzas? Brynes. Brynes, po niemiecku Brynes, po polsku pokrzywa. So, wann hast du schon 15 Jahre taub aufgehört? Wann du aufgehört, ich angefangen, glaube ich, nie? 2009 hast du aufgehört, ich glaube 2010 angefangen. So, jetzt zwinn Jenschwi, Wachsem, haben die schon ein bisschen nicht gegadał. So, Jowa, w sumie, jak się mówi Jowa, to woda tam, człowiek już prawe ma. Także Bolkowska, gołąbie trzeba do Łady przywieźć, jak nie to wiesz ile, słyszałeś ile wycenione, przywieź za te moje gołębie pieniądze, możesz sobie ich trzymać, a obrączki pozdymowałeś, przywieź bez obrączek, nie ma problemu. Ja te swoje gołębie o 12 poznam, jak nie to do nas zrobimy, także się nie przejmuj.
Takie gołębie to ja już z obrączek przyjmę z chęcią, bo to są moje, co ukradłeś, także nie bądź frajerem. A po drugie to, żebyś nie chwalić albo nie gadać. Same żeście sobie głupki w nogę strzelili. Dzięki za komentarze, że jesteście takie głupie. Oddajcie gołębie i będzie wszystko dobrze. I więcej pisać, więcej się udzielać na forum. Także dzięki, dzięki, że jesteście, można powiedzieć, troszkę. No ale tam już nie będziemy gadać. Myślę, że gołębie dzisiaj jeszcze w nocy tutaj dojadą. Z Minden to nie jest tak daleko, ile to Minden Lone, to ile to jest, to 60 km, to 40-20, 8 minut będziesz tutaj, tak? Przybierz podstaw pod ramę i bez obrączek. Jutro przyjdę z roboty, ich wpuszczę i damy, sporujemy, pomieszamy po tym samcu, bo to wiedziałem, że to jest i będzie 100% pół godziny wyprzedzenia. Tak nie, to ja ci gwarantuję 1000%, że będzie pół godziny wyprzedzenia. Bo tego będzie już potrafią i robią konkursy pół godziny. Gdyby to w Radomsku, czy gdzieś tam, ja tak kura, Karol, żeby się nie przekręcił, Wojcik, to mnie ważył Karola, Karol wie, o co chodzi, także Karol, ci pozdrawiam, ja sam wszystkie pozdrawiam, każdego szanuję. Miałeś pierwszego asa w moich głębiach, 11 asa, w tamtym roku 7 na lotach, co tam więcej. Na swoim głębiku miałeś bodajże 40 albo 50 minut wyprzedzenia. 3 lata temu już to, ja to tego wszystko nie zapamiętam. U mnie było 28 minut wyprzedzenia. Takie gołębie się ma. A takie co, no nie będę tu jeszcze pokazywał, bo chciałem pokazać gołębie pierwszego lepszego. U mnie był kolega, nie będę gadał kto, skąd, ale to będzie nagrano za, dopiero za 6 miesięcy ten film. Kolego, wiesz, co u mnie byłeś, ile miałem gołębi? Mówię, te dla ciebie, te dla mnie? Nie. Tych, tu 5, na przykład tu 5, ale to nagadamy ten film, kolega wie o co chodzi, będzie oglądał. Wybieraj, który chcesz, nie mój ty. Ja biorę po kolei, pasuje. On 5 dostał, ja na przykład 5. Ale to będzie nagrano o co chodzi. Najpierw to musi się mówi. Nie jest takie proste, że od Łady ktoś dostanie gołębia i będzie mistrzem. I Łady każdy zgubi, Kowalskiego zgubi. A od Bolkowskiego dostanie to, może bo wam to polecam, ale Bolkowski wiem, że jest za głupi i wiem, że 1000% nie zrobi się mówi pierwszego konkursu, bo, ale myślę, że posłucha, to myślę, że trochę mu serce zwięknie i ładnie, myślę, że gołębie dzisiaj jeszcze rano przywiezie. A się mówi, będziemy gadać tak, aż jak nie, to bynajmniej moje pieniądze muszą wrócić. Cena nie jest taka tragiczna, bo tam nie będziemy gadać, ale gołębie najpierw zwróci, to nie będziemy gadać. Gołębie będą zwrócone, zamkniemy, kto mówi o ryja, nie będziemy gadać, nie będziemy powtarzać. Ładnie nie będzie gadał. To moje gołębie, ja chcę te gołębie odzyskać, nie ma tematu. To brynesel mus, caki, caki, nie? Cytrynka wycisnąć, tu. O, zaraz, jeszcze to zjadę ze plastik, caki. Cytrony. Nie, auspressen glas mus, genau, ja? Ja. Beste was gibt's. Guck mal, die Leute geben alles und die geben gar nichts. Und guck mal, alles nur, weißt du, egal. Ja mam auch versucht, weißt du selber, immer Medikamente. Mit Medikamente war scheiße, ja? Aber egal, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Taube. Ist nicht so einfach, aber versuchen, ja? So. Ist gut, ne? Hoffe, du helfst ein bisschen mich. Da machen wir vielleicht, wenn ich eine, zwei erste Konkurse vielleicht, wenn nicht, dann auch gut, ja? Wenn 10 ist auch gut. Einmal im Tag Versorgung, einmal im Tag. Oder? Kann man nicht meckern, ne? Ja. Letzte Jahre. Ja. Nein, ich schicke nicht das Jahr. Bei mir Taube letztes Jahr geklaut, diese von Minden einer und einer aus Hamburg. Geklaut Taube, hast du nicht mitgekriegt? Nein, in Zeitung gestanden. Ja, sag mal auf Deutsch. Bei wem geklaut? Ja. Einer aus Hamburg, einer aus Minden. Ja. Landsleute, Landsleute. Ja. Aber egal, sprechen wir auf Ruhe. Also. Będziemy kończyć film, nie? Ende filmu, tschüss, nie? Hoffe, die Taube morgen kommen, bringe zurück diese Fabrik. Ich denke, ich vermute, die morgen ist da. Gleich wir sprechen auf Ruhe. Nee, ich denke, die Taube morgen kommen wieder, die welche geklaut. Ich denke, nie? Okay, na razie, pozdrawiamy. Myślę, że się mówi tam, to nie ma co, to się mówi. Nie ma co być zazdrosnemu. Każdemu życzcie, każdy
chce, każdy mnie chce dobre bębny, ale nie przekarmiać. Jęczmień, owiec i nie karma tłusta, a resztę to śmiechowarte. I dobre gołębie. Pozdrawiamy, dobry lot.